Błękitna krew to oczywiście określenie odnoszące się do wielkich, królewskich, cesarskich rodów dynastycznych. Jak pokazuje jednak historia, czasem z błękitną krwią, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, kolejni potomkowie otrzymywali bardzo nieprzyjemne genetyczne schorzenia. Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Dawno Temu. Oczywiście zanim przejdziemy do części zasadniczej naszego spotkania, kilka słów ode mnie, oczywiście typowo informacyjnych. Po pierwsze, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Po drugie, zachęcam Was do dzielenia się wrażeniami, komentarzami, sugestiami w komentarzach znajdujących się pod tym, pod poprzednimi, jak i pod następnymi odcinkami. I oczywiście przypominam o tym, abyście bacznie obserwowali, czy aby na pewno otrzymujecie powiadomienia dotyczące kolejnych premier, które będą się naturalnie zbliżały na naszym kanale Dawno Temu. Moi drodzy, moje szanowne, dziś temat historyczno-medyczny, bowiem tak jak powiedziałem we wstępie, błękitna krew to w ogóle określenie bardzo kontrowersyjne, które przez wieki przysparzało ogromnej ilości znaków zapytania, zastanowień, dyskusji, debat. Ale ta błękitna krew, przenoszona oczywiście z kolejnych pokoleń na pokolenia, przynosiła także bardzo niepokojące, czasami bardzo mocno widoczne zmiany w ciele kolejnych przedstawicieli słynnych europejskich i nie tylko europejskich wielkich rodów. O tym wszystkim dziś słów kilka powiemy i zaczniemy dość niewinnie, bowiem zaczniemy od portretu autorstwa Marcina Kobera, na którym widzimy królewicza Władysława IV Wazę. I Władysław IV Waza na tym przedstawieniu ma niecałe 2 lata. Na pierwszy rzut oka niczym specjalnym i szczególnym się nie wyróżnia. Jest rudawym blondynem o jasnej cerze i rumianych, bardzo pucułowatych policzkach oraz haczykowatym nosie. Niemniej jednak, gdy przyjrzymy się bardziej temu przedstawieniu, to uwagę naszą zwraca dopiero zgryz małego chłopca, zwłaszcza wydatna i pełna dolna warga, która zachodzi na wargę górną. U przyrodniego brata Władysława, czyli późniejszego króla Polski Jana II Kazimierza, żyjącego w latach 1609-1672, wysunięta do przodu żuchwa jest już zdecydowanie lepiej widoczna na przedstawieniach, na obrazach, które właśnie prezentują nam Jana Kazimierza. Czy zwracaliście kiedyś na to uwagę? Obaj królewicze, co ciekawe, cierpieli na tak zwany przodozgryz, czyli prognatyzm żuchwy. Zaburzenie to objawiało się tym, że dolna warga przerastała górną, a żuchwa nadmiernie się rozwijała. To jedna z najcięższych nieprawidłowości twarzy tego typu, która oszpeca i prawie uniemożliwia żucie osobie, która na tę chorobę zapada. Wada zgryzu upodobniła obu polskich królów do Habsburgów, potężnego rodu panującego wówczas w wielu krajach Europy. Moi drodzy, Władysław IV Waza, czyli człowiek żyjący w latach 1595-1648, odziedziczył progenię, czyli przerost żuchwy, po swojej matce, Annie Habsburżance. Małżeństwo króla Zygmunta III Wazy z Anną, która była córką arcyksięcia Karola Habsburga, było jednym z wielu politycznych mariaży zawieranych w tamtych czasach pomiędzy dworem królewskim w Polsce i w Austrii. Moi drodzy, Władysławowi IV również, co ciekawe, dano za żonę naznaczoną prognatyzmem Cecylię Renatę, która była z kolei córką cesarza Ferdynanda. Mowa tu oczywiście o mariażach dokonywanych pomiędzy przedstawicielami poszczególnych rodów królewskich, którzy, no właśnie, iluś tam pokoleniach wstecz byli ze sobą spokrewnieni, stąd mieszanka czy też koktajl genowy, który w sobie mieli, no jak widać dla ich zdrowia i dla ich fizjonomii był dosyć szkodliwy.
No, tutaj warto pokazać chociażby Ferdynanda II Habsburga, który na przedstawieniach ma bardzo mocno szpecącą jego twarz, budowę, zwłaszcza dolnej części jego twarzy, która no, nawet ówczesnym Ferdynandowi malarzom bardzo trudna była do tego, żeby ją w jakikolwiek sposób zamaskować. Moi drodzy, ich dzieci zmarły wcześniej i trudno stwierdzić, czy miały przydozgryz. Mowa tu oczywiście o Władysławie IV i jego małżonce. Z kolei Jan Kazimierz, który był synem Zygmunta III Wazy i Konstancji z Habsburgów, no właśnie tutaj z nim była pewna dosyć ciekawa sprawa, ponieważ nie była ta warga dolna, przerośnięta u niego aż nadto widoczna do pewnego momentu, co też widzimy na przedstawieniach. Wystarczy zresztą porównać portret króla z wizerunkami cesarzy Świętego Cesarstwa Narodu Niemieckiego, które powstały pomiędzy rokiem 1438 a 1740, aby dostrzec po pierwsze specyficzne rodowe piętno, po drugie to, jak u Habsburgów to się przejawiało, a jak się przejawiało chociażby w pierwszej fazie życia Jana Kazimierza i w fazie późniejszej, gdzie niestety te zmiany były dosyć widoczne. Chociażby Karol V Habsburg. Widzimy na przedstawieniu, że dolna szczęka jest bardzo mocno wysunięta i nie jest to bynajmniej oczywiście jednostkowy przypadek, jeżeli chodzi o dynastię habsburską. Mamy także Ferdynanda I Habsburga, u którego na przedstawieniach także twarz jest dosyć specyficznej konstrukcji. Leopold I Habsburg, przyznacie, że tutaj także widzimy dosyć mocne zmiany, jeżeli chodzi o budowę dolnej części twarzy. Progenia nie jest chorobą śmiertelną, to trzeba zaznaczyć, jednak nieleczona może doprowadzić do deformacji i kalectwa. Zaburzenie to utrudnia bardzo mocno spożywanie pokarmu i przede wszystkim przeszkadza także w mówieniu. Wiadomo, na przykład, że Karol V, żyjący w latach 1500-1558, był, no tak byśmy górnolotnie to powiedzieli, chyba najbardziej habsburskim z całej dynastii. Nie mógł wedle źródeł normalnie, w normalny sposób zagryźć zębów, przez co mówił bardzo niewyraźnie i połykał tylko rozdrobnione wcześniej potrawy. Bardzo mocno, bardzo uciążliwie na jego życie codziennie wpływała choroba. Schorowany Karol V potrafił pochłonąć na obiad baraninę, zająca, kurczaki, a na koniec wypijał 5 litrów reńskiego wina. Obżarstwo i związane z nim ataki podagry, które no, także trapiły Karola V, doprowadziły go do bardzo poważnej zapaści. No, jak gdyby niektórzy historycy sugerowali, że po prostu szalenie nie dbał o swoje zdrowie, co zresztą, jak sami widzicie, ma swoje pokrycie w faktach. Pod koniec życia nie miał już sił wykonywać obowiązków i co ciekawe, jako jedyny w historii cesarz niemiecki abdykował. Był to jedyny w historii przypadek. Historycy oraz antropolodzy są zgodni, że choroba Habsburgów miała charakter dziedziczny, ale do dziś spierają się tak naprawdę co do pochodzenia tej rodowej, specyficznej habsburskiej cechy. W 1898 roku Otto Karl Lorenz wysunął teorię, że habsburska szczęka, czy też habsburska warga wzięła się od Jagiellonów, co ciekawe. Austriacki historyk i genealog opierał swoje przekonanie na opisie pochodzącym z roku 1555 autorstwa Joana Jakoba Fuggera. Moi drodzy, austriacki historyk, już przeze mnie wspomniany, sięgnął do tegoż dzieła pochodzącego z wieku XVI i autor tegoż dzieła, czyli Fugger, był dworzaninem i pisarzem książąt bawarskich, zanotował uwagę na temat cymbarki, która zmarła 126 lat wcześniej, była księżniczką mazowiecką i tam właśnie została na jej temat zanotowana bardzo specyficzna uwaga. Była ona córką Siemowita z rodu Piastów i Aleksandry, z kolei ta była siostrą króla Władysława Jagiełły, wyszła w 1412 roku za habsburskiego arcyksięcia Ernesta Żelaznego. I cymbarce przypisuje się posiadanie dużych, pełnych ust, które przekazać miała swoim potomkom. Syn cymbarki, czyli cesarz Fryderyk III, a także jego z kolei następca, Maksymilian,
mieć już mieli cechy charakterystyczne dla progenii. I stąd też właśnie Ottokar Lorenz wyciągnął taki wniosek, że cała historia dotycząca szczęki habsburskiej swój początek bierze właśnie w dalekich, dalekich przodkach dynastii Jagiellonów. Hiszpańska linia Habsburgów, bo o niej też trzeba słów kilka powiedzieć, która wyodrębniła się na początku wieku XVI po małżeństwie Filipa Pięknego z Joanną Kastylijską, odziedziczyła oczywiście habsburski zgryz, tyle że w przypadku Hiszpanów był on zdecydowanie bardziej wydatny. Moi drodzy, w dodatku dodać należy, że Hiszpanie chorowali częściej niż ich austriaccy krewni, zmuszeni do małżeństw z kuzynostwem, częściej cierpieli z powodu wadliwych genów i przekazywali ułomności z pokolenia na pokolenie. Choroby były tak dokuczliwe, że wielu hiszpańskich władców nie mogło pełnić należycie swoich obowiązków. Na przykład Filip III, który żył w latach 1578-1621, jego właśnie w kierowaniu imperium zastępował książę Lermy. Był na tyle schorowany, że nie mógł sam pełnić władzy. Karola II, żyjącego w latach 1661-1700, ułomnego fizycznie i psychicznie reprezentowała oficjalnie matka. Nie była jednak w stanie wyręczyć syna, oczywiście w spłodzeniu następcy, i pomimo zaangażowania i zaaranżowania dobrych dwóch małżeństw, Karol zmarł bezdzietnie w wieku lat 39. I tutaj warto dodać, że na nim właśnie wygasła męska linia hiszpańskich Habsburgów. Także hiszpański infant Don Carlos, żyjący w latach 1545-1568, uwieczniony zresztą w dramacie Schillera i operze Verdiego, od młodych lat przejawiać miał zaburzenia psychiczne spowodowane nieprawidłowymi, że tak powiem, związkami pokoleń wcześniejszych. Jeszcze za życia Don Carlosa mówiono, że wdał się w swoją prababkę, czyli Joannę Szaloną, żyjącą w latach 1479-1555. Żona wspomnianego już przeze mnie Filipa Pięknego faktycznie zachorowała psychicznie po śmierci męża i długie lata spędzić miała później w zamknięciu w klasztorze. Moi drodzy, wybuchy agresji rzeczonego Don Carlosa stało się niebezpieczne dla jego otoczenia i samego księcia trzeba było poddać izolacji. Król Filip II kazał nawet uwięzić swojego syna w lochach Alcazar, gdzie następca tronu zmarł w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach w wieku zaledwie 23 lat. Moi drodzy, związki kazirodcze doprowadziły do degeneracji genów i w konsekwencji do upadku linii hiszpańskiej Habsburgów. O tym już też powiedziałem słów kilka temu. Tron w Madrycie, po tamtych dramatycznych wydarzeniach, przeszedł w ręce Bourbonów. Moi drodzy, tymczasem mamy początek wieku XVIII, mamy Niemcy i pojawiają się wtedy groźni konkurenci Habsburgów, czyli Hohenzollernowie, a wraz z nimi oczywiście kolejne choroby rodowe. W roku 1701 Fryderyk koronował się na króla Prus, które po dziesięcioleciach wyniszczających wojen odebrały Austrii tytuł hegemona w słynnym XVIII-wiecznym Związku Niemieckim. Władcy Prus, czyli wspomniani już przeze mnie Hohenzollernowie, byli rodem równie walecznym i ambitnym, jak z drugiej strony niedołężnym i słabym. Wywodzący się z tego rodu książęta, a potem królowie i cesarze, żyli krótko, niezdrowo, no i wspomnieć trzeba, że chorowali ciężej niż Habsburgowie. Najbardziej wydaje się zasłużony Hohenzollern to król oczywiście Fryderyk II, żyjący w latach 1712-1782. On do historii naturalnie przeszedł jako Fryderyk Wielki. I tutaj wspomnieć trzeba, że niezwykle dzielnie miał wedle kronikarzy ówczesnych mu znosić bóle, które go trapiły. Fryderyk cierpiał oczywiście na chorobę bardzo powszechną w tamtych czasach, czyli na podagrę, której atak jest, wydaje się, jednym z najbardziej dokuczliwych stanów zapalnych, jakie zna medycyna. Dolegliwość znana dziś jako dna moczanowa jest przewlekłą chorobą wywołaną zaburzeniem metabolizmu. Występowała oczywiście u tego pruskiego władcy. Paraliżuje stawy, najczęściej wielkiego palca u stopy, który nabrzmiewa i rwie nie do wytrzymania. Współczesna medycyna oczywiście potrafi dnę moczanową leczyć, ale w połowie wieku XVIII lekarze próbowali choremu
tylko i wyłącznie przystawiać pijawki, które miały wedle nich zbawienną medyczną moc. Zimą roku 1775 Fryderyk II miał aż 18 ataków podagry. I jak pisał w jednym z listów, mam sparaliżowane lewe ramię, obie stopy i prawe kolano. Prawą ręką, jedynym członkiem, którego mogę używać, piszę do pana i proszę o przybycie do Głogowa. Żalił się właśnie w tym wspomnianym przeze mnie jednym z listów do markiza d'Argens. Fryderyk prócz tego cierpiał na dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Mimo to nigdy nie zaniedbywał swoich obowiązków, gdy podczas wojny siedmioletniej, w której aktywnie uczestniczył, miał kolejny atak podagry, żołnierze nosili go na łóżku polowym na posiedzenia sztabu generalnego. Pod koniec życia posłuszeństwa odmówiło mu jednak serce. Zmarł w wieku lat 74, siedząc w fotelu, gdyż od tygodni nie mógł oddychać w pozycji leżącej. Na fotografii widzicie nagrobek Fryderyka, na którym ułożone są, tak, nie mylicie się, ziemniaki. Mówiąc inaczej, kartofle. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego właśnie tam na nagrobku, układane są te specyficzne warzywa. Jeżeli chcecie poznać więcej na temat słynnej wojny kartoflanej, to w tym miejscu znajduje się odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków, w którym ten temat troszeczkę szerzej omawiamy. Zachęcam oczywiście do sięgnięcia po ten odcinek. Ostatnim władcą Prus, naznaczonym piętnem podagry, był tzw. Gruby Wilhelm. Jego syn, cesarz Fryderyk Wilhelm III oraz następcy nie chorowali już na podagrę, albo miała też być może ona bardziej łagodny i nieodnotowywalny w źródłach przebieg. Za epidemię kolejnej dynastycznej choroby, czyli hemofilii, która stała się w wieku XIX przekleństwem Hohenzollernów i innych europejskich dynastii, najprawdopodobniej odpowiadała słynna brytyjska królowa, czyli królowa Wiktoria, żyjąca w latach 1819-1901. Sama nie chorowała, ale była nosicielką i przekazywała mutacje genów wywołujących schorzenie swojemu potomstwu, synowi oraz dwóm córkom. Z pałacu Buckingham hemofilia trafiła za pośrednictwem księżniczki Alice, która w 1862 roku wyszła za mąż za Ludwika IV, wielkiego księcia Hesji nad Renii, właśnie nad Ren. Czworo spośród ich siedmiorga dzieci chorowało na hemofilię. Córka Irena wyszła za młodszego brata cesarza Wilhelma II i w ten oto sposób choroba weszła do dworu Hohenzollernów. Z kolei najmłodsza wnuczka Wiktorii, czyli Wiktoria Eugenia, wniosła gen hemofilii do hiszpańskiej rodziny królewskiej. Wyszła za mąż za króla Hiszpanii Alfonsa XIII i przekazała chorobę krwi dwóm synom. Hemofilią oczywiście zarazili się też Romanowowie, bowiem najmłodsza córka Ludwika IV i księżniczki Alice, córki wspomnianej przeze mnie królowej brytyjskiej Wiktorii, wyszła za mąż za cara Mikołaja II i przyjęła jednocześnie tytuł carycy Aleksandry Fiodorowny, tym samym wprowadzając do rodziny Romanowów gen hemofilii. Moi drodzy, była nosicielką oczywiście i swój, no niestety, bardzo szkodliwy, nie tyle gen, ale no, była przekaźnikiem bardzo szkodliwym tego genu. Przekazała tą wstrętną chorobę swojemu synowi, carewiczowi Aleksowi. I z przyczyn politycznych rodzina przez wiele, wiele lat ukrywała chorobę carewicza Aleksego. Oczywiście temu, aby go wyleczyć, miał chociażby sprostać sprowadzony z dalekiej Syberii tajemniczy rosyjski mnich, czyli Rasputin. Rasputin, który też jest postacią dosyć ciekawą. Jeżeli jesteście zainteresowani, aby ten temat, temat Rasputina został poruszony na łamach naszego cyklu, dajcie znać w komentarzu. Wracamy jednak do chorób królewskich i do polskiego tym razem dworu, bowiem na polskim dworze działało wielu lekarzy, zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. W większości przypadków byli to absolwenci słynnej Akademii Krakowskiej oraz włoskich uniwersytetów w Padwie i Bolonii. Warto przywołać w tym momencie chociażby nazwisko Józefa Strusia, który zmarł w roku 1568. Był on nadwornym lekarzem Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, który dzięki książce Nauka o tętnie,
napisanej zresztą po łacinie, stał się prekursorem współczesnej wiedzy o krążeniu. Francuski lekarz Theopharst Renaudot zmarł w 1653 roku. Pisał w traktacie wydanym w roku 1655, że kąpiel, jeśli nie jest środkiem medycznym, nie jest tylko zbyteczna, ale bardzo szkodliwa dla ludzi. Niszczy ciało, napełniając je, czyni je podatnym na parcie złych aspektów powietrza. No takie oto filozofie medyczne występowały chociażby we wspomnianych przeze mnie latach. Jeżeli chodzi na przykład o Ludwika XIII Bourbona, na pierwsze umycie nóg musiał czekać aż do 5 roku życia. Na co dzień smarowano go masłem oraz olejkiem migdałowym. Takie zabiegi higieniczne stosowano. Jeżeli chodzi o kolejnego polskiego władcę, Stefan Batory. Stefan Batory cieszył się opinią człowieka niezłomnego oraz bardzo dobrego i mężnego żołnierza, odpornego na trudy wojenne. Rzeczywiście, z kronik możemy wyczytać, że dobrze znosił długie podróże, czy też brak snu, ale na jego zdrowiu również obciążenie bardzo mocne położyło to, że pewna specyficzna mieszanka genowa trafiła do organizmu małego Stefana Batorego. Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek, bardzo specyficzny medyczny termin, które do dzisiaj pozostaje nieuleczalne, to choroba, na którą cierpiał Stefan Batory. Przebywający w listopadzie i grudniu roku 1586 na Litwie król Stefan przez 3 dni łowami się bawił. Wybornie miał się na zdrowiu, a następnie odczuł ociężałość i bóle. W tej sytuacji przebywający u boku króla dwaj włoscy lekarze, czyli Mikołaj Buccelli i Simon Simonius, stawiający od dawna sprzeczne diagnozy, przystąpili do intensywnego leczenia króla Stefana Batorego. Buccelli radził, by mu nacierano ciało całe, lecz lekarz Simonius radził tylko nogi nacierać oraz by król dla zjednania sobie snu dwa kielichy wina z kawałkiem chleba wypił. Takie oto zapisy kronikarskie spotykamy. No i widzimy też, jakie techniki leczenia bardzo ciężkich przypadłości medycznych stosowali ówcześni XVI-wieczni chociażby lekarze. Jeżeli chodzi o Zygmunta Wazę, to jeszcze przed wyborem na tron Polski w roku 1587 agenci habsburscy przeprowadzili i rozpowszechnili w Rzeczypospolitej fałszywe informacje, jakoby królewicz szwedzki miał być chory psychicznie, co zapowiadać z kolei miało jego dosyć krótkie panowanie. Miało to oczywiście Polaków do niego zniechęcić. Natomiast pierwsza, prawdziwa wzmianka o stanie zdrowia tego króla pochodzi z maja roku 1588. Po dwakroć był zachorował na głowy i żołądek boleśnie, jednak przecie nie tak, jakby maksymilianiści sobie życzyli. Oczywiście maksymilianiści wspomnieni to stronnicy jego niedawnego konkurenta do korony, Maksymiliana Habsburga. I ciąg dalszy cytatu. I już z łaski Bożej przyszedł do pierwszego zdrowia. Widać wyraźnie w tym zapisie, że autor stwierdza, że tutaj jakaś propaganda wroga jest szerzona wobec Zygmunta, no i nie należy dawać tym informacjom oczywiście wiary. W późniejszym okresie król Zygmunt III miewał migreny, narzekał na bóle stawów, a także na zmęczenie podczas ciągnących się godzinami sesji sejmowych. W maju 1608 roku miał silne bóle nerkowe oraz gorączkę. Lekarze 14 razy upuścili mu krew, w wyniku czego władca bardzo poważnie osłabł. Jeżeli chodzi o zwycięzcę spod Wiednia, czyli Jana III Sobieskiego, do około 60 roku życia cieszył się względnie dobrym zdrowiem, miał jednak predyspozycję do rozwoju wielu chorób. Pierwszą z nich była postępująca z wiekiem otyłość, obciążająca coraz bardziej królewski układ krążenia. Moi drodzy, przejdźmy dalej, bowiem wspomnieć trzeba o tym, że ojciec Jana III, czyli Jakub Sobieski, zmarł w wieku 55 lat na zawał serca. Matka władcy, czyli Zofia Teofila Daniłowiczówna Sobieska, pożegnała się ze światem w wieku lat 54 z powodu bliżej nieokreślonych problemów ze zdrowiem. W 1693 roku choroba uniemożliwiła mu udział w Sejmie, który miał się wtedy odbyć. Ostatnie miesiące życia monarchy to stopniowe pogarszanie się stanu jego zdrowia, przerywane okresami przejściowej poprawy. Król cierpiał z powodu duszności i z tegoż też względu spędzał noce w pozycji siedzącej, otulony futrami.
Wiosną 1696 roku stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. W liście skierowanym do irlandzkiego medyka pisano, że u władcy pojawiły się czerwone guzy na nogach, które są niezwykle twarde i nie pozwalają się usunąć. Jak widać, szukano recepty daleko, daleko poza granicami Rzeczypospolitej. Jednak król Jan III Sobieski zmarł w niedługim czasie, bowiem 17 czerwca roku 1696. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wiek, bo mówimy o dziedzicznych chorobach, dziedzicznych schorzeniach, to trzeba powiedzieć o wieku. Uznaje się, że najstarszym polskim władcą był Zygmunt I Stary. Istotnie miał on w chwili śmierci lat 81, jednak nie był najstarszym spośród polskich władców, bowiem, robimy krok dalej, jak się okazuje, Stanisław Leszczyński, który króciutko, ale był na tronie polskim, był, zasiadał, jak mawiano kiedyś, przeżył lat aż 89 i to on jest uznawany przez historyków za władcę polskiego z najdłuższym stażem, jeżeli chodzi o żywotność na tym ziemskim padole. Moi drodzy, Wilhelm II na zakończenie, ostatni król Prus i cesarz niemiecki, przedstawiciel dynastii Hohenzollernów, on przez wiele, wiele lat starał się nie pokazywać pewnej części swojego ciała, co widać zresztą na fotografii. Jak zwrócicie uwagę, jego prawa ręka jest zazwyczaj na fotografiach gdzieś ukryta. Albo za plecami, albo w kieszeni, albo bardzo delikatnie ułożona na szabli. Wszystko to przez to, że była zdeformowana. I władca nie chciał światu pokazywać, że ma jakieś mankamenty w swoim wyglądzie, co też rzutować miałoby na samą pozycję Wilhelma II. Moi drodzy, za dzisiejszy odcinek dotyczący dziedzicznych chorób serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji naszego kanału, do tego, żebyście się dzielili wrażeniami i komentarzami. No i nade wszystko zachęcam Was do wyglądania premiery kolejnego odcinku z naszego cyklu Dawno Temu.